Stawowca, zobaczmy o co tu. Dobra. Mam nadzieję, że głośność będzie git, jak będzie za cicho albo za głośno. Macie obowiązek mnie poinformować, inaczej dostaniecie odłamkowym. Odłamkowym was trafię pociski. Siema Tygrys, czy będzie jeszcze kiedyś odcinek złoty na konsolę? Nie wykluczałbym takiej opcji. Siema Michał. Pozostawiono nas w nieprzyjaznym terenie, ale przetrwaliśmy. Dawno o nas zapomniano, ale wciąż walczymy. Bo tylko jeden może zostać. Stalowy Łowca powraca. Powraca. Is back. Idea jest prosta. Oto pancerne Battle Royale. 20 czołgów solo lub 10 plutonów z dwóch graczy walczy w nim każdy na każdego. Zbierajcie łupy i sprzęt eksploatacyjny, wyjątkowe umiejętności dla każdego pojazdu i pociski. Użyjcie detekcji radiowej, aby odszukać przeciwników, zneutralizować ich głośniej. I gromadzić trofea wojenne. Skrzynie oznaczone dymem przyniosą wam bezcenne doświadczenie. Potrzebujecie go, aby ulepszać pojazdy podczas bitwy. Macie wolność wyboru, więc ten sam czołg może zmienić się w zupełnie różne pojazdy. Drzewko ulepszeń można zobaczyć w bitwie i w garażu. Główna zasada stalowego łowcy brzmi: nigdy nie stój w miejscu. Z każdą minutą pole bitwy jest coraz mniejsze. Na razie takie gadają podstawy. Tylko kilka sekund. Nie zostawajcie też zbyt długo w tej żółtej, bo wkrótce zmieni kolor na czerwony. Co najważniejsze, w tym sezonie zobaczycie mnóstwo nowych elementów, na przykład mapę. Poza strefą 404 i Arzagirem pojawiła się też Firnulfir. Firnulfir. Na tej mapie będziecie walczyć na zamarzniętej i nieprzyjaznej tundrze. Podobno tamtejsze wiatry wyją niczym głosy tych, którzy tu polegli, a podczas grzmotów słychać echa głosu zwycięzców. Oto nie ja. Zbadajcie te niebezpieczne ziemie i wykorzystajcie tę wiedzę w bitwie, aby do nich dołączyć. Fajne domki. Kolorowe, co nie? Zielone, czerwone, niebieski. Cześć Dydek, dziękuję ci bardzo za 3 miesiące subskrypcji piona. Ile kosztuje u ciebie obejrzenie powtórki? Za darmo, jeśli uzbierasz 100 tysięcy punktów kanału, to staje się za oglądanie. Albo wy donajcie od 20 zł. Dwie opcje są. Na start? I czy jest jakiś kodzik startowy, co ogólnie robić, jak chce zacząć z WOT-em? 5 tak. Złotych. Zaraz ci odpowiem. Jeszcze ważniejsza niż przetrwanie jest znajomość pojazdów. Warek, Raven, Arlekin, Valkyra i Harbinger znów są gotowi, aby pokazać, na co ich stać. Nie są jednak jedynymi. Ich szereg zasilą trzy nowe Polski, pojazdy, każdy huraga. Ze swoim własnym zestawem umiejętności. Zwiadowca Bailang. Powinien dowiedzieć się wszystkiego o śmiercionośnej strefie za wszelką cenę i użyć tej wiedzy na... O, mi się podoba bardzo ten Bailang. ...twoją korzyść. Jeśli ktoś stanie mu na drodze, Bailang załaduje pocisk kwasowy, który przebije Kwas. Się przez pancerz i spowoduje utratę wytrzymałości. Do czasu, aż cel użyje zestawu naprawczego lub efekt wygaśnie. Taki, można powiedzieć, efekt podobny jak podpalenie. W trudnych chwilach Bailang może użyć robota bitewnego. O, to jest najlepsze! Który goni najbliższego przeciwnika, usiłując trafić jego boki i tył, szybko go eliminując. Jest mały, szybki i groźny. Z kolei Huragan to niezmordowany tropiciel, który bezustannie wykonuje ten sam rozkaz. Taki CS63. I zniszczyć. Aby dogonić swój cel, Huragan używa wyładowania elektrycznego. W
tworząc pole, na którym wrogowie otrzymują uszkodzenia i spowalniają. Mobilność wraca po kilku sekundach po jego opuszczeniu lub natychmiast po użyciu zestawu naprawczego. Próby ratowania się przez cel tylko rozsierdzą huragana. Jego gwałtowny zapał przez jakiś czas pogorszy celowanie i stabilizację czołgu, ale zwiększy uszkodzenia po każdym przebiciu aż do 5 razy. Premia zniknie po pudle lub trafieniu bez penetracji. Taka celność! Jest też ciężki czołg Beowulf. Jego dowódca polował szwedzki już w najbardziej niebezpiecznych warunkach. Teraz jest tutaj i zamierza zostać do końca. Całkiem mocny jest. Jego pierścień ognia podpala teren dookoła czołgu. Lepiej, żeby przeciwnik opuścił ten obszar, jeśli nie chce stracić prędkości i otrzymywać ciągłych uszkodzeń. Jeśli przeciwnik do niego strzeli, Beowulf może liczyć na pancerz adaptacyjny. Od razu przywróci mu on kilka PW i zgromadzi wszystkie uszkodzenia zadane przez przeciwnika przez czas jego trwania. No trzeba być kurna genialny. Przetworzy je w punkty wytrzymałości dla siebie i pobliskiego członka plutonu. Spoko umiejętność. To nie koniec nowości. Zielona skrzynia będzie teraz przywracać wytrzymałość, zapewniać doświadczenie i amunicję. Jest też szansa, że przyniesie ładunek regeneracji. Żółta skrzynia naprawi wszystkie moduły, zapewni mniej doświadczenia do ulepszeń pojazdu i zestaw naprawczy lub jedną z umiejętności. Niebieska skrzynia zawiera najwięcej doświadczenia, przywróci wytrzymałość, naprawi moduły oraz zapewni pociski i ładunek dla każdej umiejętności, ale zabranie jej zajmie 7 sekund, no właśnie, dłużej niż w przypadku pozostałych. No właśnie, a kiedyś chyba było 5 też, co? Też chyba było 5. Trofea wojenne zawierają połowę zasobów zniszczonego pojazdu. Przywracają wszystkie uszkodzone moduły i część wytrzymałości. Zebranie ich trwa tylko 2 sekundy, ale będą też zaznaczone na minimapie. Teraz będzie można szybciej znaleźć swój nowy cel. Nie wiedziałem, że ciebie. Okienko wywołane przez przycisk Tab pokaże teraz rodzaje pojazdów, a prędkość zamykania strefy będzie zależała od liczby graczy, którzy pozostali na mapie. Im będzie ich mniej, tym szybciej to nastąpi. Pojawiła się też nowa waluta – stalowe pieczęcie. Można je zdobyć tylko w bitwach stalowego łowcy i służą one... O, a ta waluta nie jest jakaś taka wyborna, bo ona pozwala ci wypożyczyć te czołgi. Dodaj do klanu pod rozwój nick Nilf 7 złotych. Dziękuję, dodam. Ona nie daje nic specjalnego. Do wynajmowania czołgów. Domyślnie będziecie mieli dostęp do 3 z 8 pojazdów. Warega, Ravena i Arlekina. Co?! Ale dziadostwo! No nie, no kurna. Serio? 3? Znów Warega, Ravena i... Ale mendy, nawet Harbingera, a ja uwielbiałem Harbingera. No przynajmniej Raven. Ale śmieszne. Arlekina. Resztę możecie wynająć za darmo na dzień, ale tylko raz. Za każdy kolejny wynajem trzeba będzie zapłacić. Zmienił... Sami se kurno zapłaćcie. ...się również format plutonów. Teraz składają się one tylko z 2 graczy, więc łatwiej będzie ruszyć na polowanie ze znajomym, a wyszukiwanie bitwy potrwa krócej. Zasady gromadzenia zasobów też uległy zmianie. Teraz wszystko działa tak jak w bitwach losowych. Liczba kredytów, doświadczenia bojowego i stalowych pieczęci zależy głównie od zajętego miejsca. Ostatnie. Inne czynniki to zadane uszkodzenia, zniszczone pojazdy i pozostałe działania. Będzie to szczególnie widoczne, jeśli zagracie mając konto premium z użyciem rezerw klanowych i osobistych oraz... O, czyli opłaca się mieć klan, bo klan daje ci rezerwy... klanowe i daje też osobiste na kredyty. O kurde. To spoko, że można w tym trybie mieć te rezerwy. I plutonu. Wszystkie powyższe czynniki zwiększą wasze zyski. Czyli w sumie wszystko, co się da, to trzeba aktywować. Ponadto będzie też można zdobyć punkty przepustki bitewnej i otrzymać obligacje za ukończenie misji. O, ciekawe jakie będą misje. Doświadczenie bojowe zgromadzone w pojazdach tego trybu można wymienić na wolne doświadczenie, ale nie da się zdobyć go bezpośrednio w stalowym łowcy. W tym trybie mamy tylko 2 opcje. Wygrać albo paść ofiarą innych.
Ja zawsze wygrywam. Jeśli jesteście pewni, garaż, że nie spotka was ten los, rozejrzyjcie się. Ostatecznie tylko jeden łowca może zwyciężyć. Albo plutam. Ta kulka, kurde. Nie. Kulka, kurde. Gonił kulkę i dogonił. Tak, całe mapki w tym trybie są mega klimatyczne. Dobra, spocańce, wypad na łowy, random odetchnie. No, nagrody są jakieś tam, no dostajesz te kredyty, panie Stealth. No nie ma takich nagród oszamiających. Nie wiem, po co zrobiliście to wynajmowanie czołgów. Bez tego byłoby lepiej. Każdy gracz grałby tym, czym by chciał. Porąbane. Ingrow Rudy, Ingrow Mr. Rudy, Ingrow Mr. Rudy. Bardzo dziękuję za 4 miesiące, piona.